Oglądając film o czarnych dziurach, zastanawialiście się pewnie, jak to jest, że obiekt o masie zaledwie kilkakrotnie większej od masy naszego Słońca wytwarza pole grawitacyjne tak silne, że nawet światło nie może od niego uciec. Całe szczęście, że można to dość łatwo zrozumieć na gruncie klasycznej teorii grawitacji Newtona bez uciekania się do ogólnej teorii względności Einstein. Potrzebny nam będzie tylko wzór na siłę grawitacji, z jaką oddziałują na siebie dwie masy. Jedna. Którą nazwiemy duże M i druga, którą nazwiemy małe M. Odległe są od siebie o r, duże r, przy czym to r musi być dużo większy niż rozmiar obu tych obiektów. Duże m może to być na przykład. Nasze słońce, a małe m ziemia. Małe m bo ziemia jest dużo mniejsza i lżejsza od słońca. W tym przypadku wzór wygląda następująco. Wzór na siłę przyciągania to jest g, czyli stała grawitacji razy m duże razy m małe dzielone przez odległość do kwadratu. Ten wzór pamiętacie może ze szkoły. Jedną z zaskakujących konsekwencji takiego wyrażenia jest fakt, że tyle samo wynosi siła, z jaką masa duże m przyciąga punktową masę małe m. W fizyce mówimy masę próbną, znajdującą się tuż w pobliżu powierzchni naszej jednorodnej kuli. O masie duże M. W fizyce takich mas próbnych używa się często w eksperymentach logicznych, w których porównujemy siłę grawitacji wokół różnych źródeł. Od tego, ile dokładnie wynosi małe M nic kompletnie nie zależy, bo jak się zaraz przekonacie, stosunek sił grawitacji, który za chwilę zbadamy, od wielkości małe m nie zależy. Ważne jest tylko, żeby małe m była jak najmniejsza, żeby praktycznie była w porównaniu z dużym m skupiona w jednym punkcie. Fizycy mówią, że powinna być w porównaniu do. Dużego m punktowa. Wtedy w tym wzorze, w tym wzorze tutaj, to r będzie po prostu promieniem tego większego obiektu. Wyobraźmy sobie teraz dwie gwiazdy o masie m. Ta będzie większa. Ta będzie miała taką samą masę duże m, ale będzie trochę mniejsza. Ta pierwsza ma promień r duże, ta druga ma promień r małe. Przy czym zakładamy, że r małe, czyli promień tej mniejszej gwiazdy jest tysiąc razy mniejszy od promienia tej dużej gwiazdy, czyli r małe to będzie r duże dzielone na 1000, bo małe r jest 1000 razy mniejsze od dużego r. Zbadajmy teraz, ile wynosi siła grawitacji, z jaką pierwsza i druga gwiazda działają na naszą masę próbną umieszczoną tuż przy, przy powierzchni tych obiektów. W przypadku pierwszej gwiazdy siła grawitacji będzie to f1 równe stała grawitacji razy masa duże m razy masa małe m, dzielone przez Kwadrat odległości, czyli promień dużej gwiazdy R kwadrat. No i gdybyśmy znali wszystkie te dane, wszystkie masy i odległości, no to moglibyśmy dokładnie policzyć, z jaką siłą działają na siebie te oba obiekty. OK. W przypadku drugiego obiektu, który ma tą samą masę, ale jest tysiąc razy mniejszy, będzie to f2 równe duże g czyli stan grawitacji razy m duże razy m małe dzielone przez małe r kwadrat, no bo odległość pomiędzy tymi obiektami wynosi małe r. Podstawmy teraz za małe r to duże r przez 1000, a jak wiemy, to r kwadrat będzie to r duże kwadrat dzielone przez jedynkę i 6 z, r, czyli przez milion. To znaczy, że małe r kwadrat jest to duże r kwadrat dzielone przez milion. No więc podstawiamy do wzoru: g razy duże m razy małe m dzielone przez r kwadrat dzielone przez milion. konsekwencji dostajemy taki wzór, że F2 równa się G razy M razy M dzielone przez R duże kwadrat razy milion. Zauważcie, co tutaj otrzymaliśmy. Ten wzór tutaj przed chwilą wyszedł nam przy pierwszej gwieździe, prawda? To jest dokładnie to samo. To znaczy... Że f2 jest to f1 razy milion. Co oznacza, że siła grawitacji tego mniejszego obiektu jest milion razy większa niż tego drugiego, mimo że mamy do czynienia z takimi samymi masami. Mniejszy, gęstszy obiekt oddziałuje z masami, które są blisko. Jego powierzchni dużo, dużo silniej. Przypomnijcie sobie teraz, że czarne dziury są bardzo gęste. Innymi słowy, ich masa skupiona jest w dużo mniejszym obszarze, i to właśnie dlatego ich grawitacyjne przyciąganie w pobliżu ich powierzchni jest aż tak silne. No dobrze, powiecie, że jeżeli można masę próbną umieścić wewnątrz dużej masy m w odległości równej 1 tysiącznej promienia duże r, to może w tym miejscu będzie na małe m działać. Tak samo duża siła, co na powierzchni naszej mniejszej gwiazdy. Odpowiedź jest nie, i to też nie trudno zrozumieć. Umieśćmy naszą masę próbną małe m tutaj. Małe m znajduje się w odległości duże r przez 1000, czyli w niewielkiej w porównaniu do całego promienia naszego obiektu. Poprzednio, kiedy małe m, nasza masa próbna, była tutaj, wszystkie części masy dużego m, niezależnie od tego, gdzieby się znajdowały, przyciągały masę próbną mniej więcej w kierunku środka m. Także wypadkowa siła skierowana była rzeczywiście do środka. Teraz jest to nadal prawdą, ale tylko w stosunku do tej części dużego m. Która jest zawarta tutaj. Te części masy dużego m, które zawarte są na zewnątrz w stosunku do położenia małego m i za nią, przyciągają ją w przeciwnym kierunku. Dokładne obliczenia pokazują, że w tym przypadku masa próbna małe m przyciągana jest tylko przez tą część dużego m, która leży właśnie w tej kuli o promieniu równym odległości środków. Małe m i duże m, dlatego gdy umieścimy małe m w środku, dokładnie w środku dużego m, nie będzie na nią działać żadna siła.